Również to sprawozdanie jest do wglądu przez Radę. W dniu 29 czerwca wpłynęło sprawozdanie działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Strzelcach Opolskich na obszarach powiatu Strzeleckiego, Opolskiego, miasta Opole, Oleckiego, Lublinieckiego, Gliwickiego, Krapkowickiego za rok 2019. Też jest do wglądu przez Radę. Tych sprawozdań jest kilka, one po prostu się różnią obszarem, który został ujęty w sprawozdaniu. Oczywiście w każdym z tych sprawozdań jest powiat krapkowicki i warto po prostu też porównać się do innych powiatów. Z sierpca upłynęło zawiadomienie wojewody o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat krapkowicki. W dniu 28 lipca odbyła się sesja Rady Powiatu, na której przyjęliśmy poprawiony projekt uchwały zgodnie z sugestiami pana wojewody. W dniu 9 lipca 2020 roku wpłynęło zawiadomienie wojewody opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały powiatu krapkowickiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. W dniu 28 lipca odbyła się też wspomniana sesja Rady Powiatu, na której podjęliśmy poprawiony projekt uchwały zgodnie z sugestią wojewody. W dniu 10 lipca poinformowałem wojewodę opolskiego i w związku z wyżej wymienionymi wszczętymi postępowaniami zaplanowałem zwołanie sesji do dnia 31 lipca, co też się stało 28 lipca. W dniu 2 września wojewoda opolski przesłał analizę mojego oraz starosty krapkowickiego oświadczenia majątkowego. Analiza nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała żadnych podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. Zresztą podobnie jak analizy wszystkich państwa oświadczeń majątkowych. W dniu 7 września wpłynęła prośba osób prowadzących apteki w gminie Krapkowice w sprawie rozpatrzenia nowych godzin otwarcia aptek. W dzisiejszym porządku obrad sesji znajduje się projekt uchwały, które jakby obejmują zaproponowane zmiany. To wszystkie informacje, jakie chciałem Państwu przekazać, jakie pisma, czy przyszły, czy zostały wyemitowane z biura rad. Dokumenty te wszystkie są do wglądu dla Państwa radnych w biurze rad. Przechodzimy do punktu 3. To jest informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. To jest dosyć długi okres czasu, jaki będzie objęty tą informacją. Mimo wszystko proszę pana starostę, żeby brał pod uwagę czas. Także bardzo proszę pana starostę o przedstawienie prezentacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że to była prośba o podkręcenie tempa. Bardzo proszę. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, przedstawiam sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 9 czerwca tego roku do 25 września. Jak Państwo się spodziewają, ze względu na długi okres czasu, to jest jednak długie sprawozdanie. Mimo tego wybraliśmy najważniejsze rzeczy, żeby przedstawić. Mam nadzieję, że widać prezentację. Będę się nią posiłkował i tylko pokrótce dodawał ewentualnie do kolejnych slajdów swój komentarz. W okresie, o którym mówimy, odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Podjęliśmy 160 uchwał, z czego 14 projektów uchwał
Rady zaopiniowano i skierowano pod obrady Wysokiej Rady, a także przyjęliśmy 3 sprawozdania z działalności. Te obrady najczęściej są w formie, znaczy najczęściej, w 99% są w formie zdalnej. Na początek temat, który jest dość aktualny, dlatego że mamy jednego pracownika, który przeszedł dodatnio test na COVID-19. Ten pracownik zaraził się na urlopie od członka swojej rodziny. Był w środę w pracy, w czwartek, gdy się dowiedział, że członek rodziny jest dodatni, został odesłany do domu na pracę zdalną, został wykonany test, okazał się dodatni. Wraz z sanepidem podjęliśmy postępowanie. W związku z tym na kwarantannie lub nadzorowi epidemicznemu, no tak naprawdę do wczoraj, dzisiaj i jutra część pracowników przebywała, wszystkie osoby są bezobjawowe, większość miała robione już testy, te z pierwszego kontaktu z pracownikiem dodatnim, one też są ujemne. Część osób jeszcze przebywa w izolacji, to znaczy postanowiliśmy, że pozostają w domu pod nadzorem sanepidu, co oznacza, że mogą wychodzić z domu, tylko muszą się mniej kontaktować z innymi, nie przychodzą do pracy, pracują zdalnie. I tutaj też ważna informacja, wśród osób zarażonych na COVID-19, wbrew plotkom, nie ma starosty Sabiny Goszkuli, wprawdzie przebywa zgodnie z naszą wspólną decyzją na pracy zdalnej, ale ona miała tylko w poniedziałek kontakt z jedną osobą, która była tak zwanym pierwszym kontaktem z osobą zakażoną COVID-19, w której występują objawy, więc muchamy na zimne. Starostwo pracuje bez przerwy, obsługujemy. Jak Państwo wiecie, od 1 września przywróciliśmy również przedpandemiczne godziny obsługi klientów w biurze obsługi klienta i w Wydziale Komunikacji, czyli już do godziny 18, a staramy się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby, aby wizyta w urzędzie, ale także praca urzędników w starostwie była jak najbardziej bezpieczna, dlatego po raz kolejny apeluję do wszystkich, żeby nosili maseczki, niezależnie od własnego światopoglądu, swojej własnej godności osobistej, bo wydaje mi się, że to jest ostatnio jedyny argument, czy główny argument przeciwko maseczkom. One zgodnie naprawdę z opiniami wielu światowych, czy wszystkich naprawdę liczących się światowych epidemiologów, wirusologów, lekarzy, wszystkich instytucji, wszystkich państw na świecie, one naprawdę zdecydowanie obniżają ryzyko zakażenia, więc informuję, że na terenie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, a także prosimy o poddanie się pomiarowi temperatury. We wszystkich miejscach, gdzie obsługują klientów, zamontowane są pleksy, więc wizyta u nas jest bezpieczna, ale prosimy także o to, żeby mieszkańcy współpracowali i dalej sprawili, żeby te osoby chociażby, nie wiem, no chore, starsze, nie czuły dyskomfortu przy młodej osobie, która uważa, że dla ojczyzny zrobi wszystko, tylko nie założy maski. Więc to tyle na ten temat. Tu się bardziej troszkę rozgadałem. Myślę, że to jest temat bardzo ważny. 19 czerwca podpisaliśmy umowę promocyjną z Leną Zawadzką. Jak Państwo wiedzą, Lena Zawadzka jest bardzo utalentowaną mieszkanką naszego powiatu. W kategorii wiekowej do lat 12, czyli tak naprawdę wśród także dzieci starszych, uzyskała rekord Polski. Ostatnio zwyciężyła na zawodach w Brnie. Jej treningi i tak naprawdę dbanie o ten talent, a trzymamy kciuki i liczymy na to, że kiedyś będzie drugą olimpijką z Krapkowic, bo już kiedyś mieliśmy olimpijczyka. Wymaga jednak dużych kosztów, dlatego że Lena trenuje na Śląsku w klubie i praktycznie 2 albo 3 razy w tygodniu ojciec zawozi ją na treningi do miejscowości oddalonej o prawie 90 kilometrów. Więc no, nie chciałbym powiedzieć, że no, czujemy się, że tak powiem, również docenieni tej Leni medalem, ale cieszymy się, że jesteśmy, że pomagamy Lenie i mamy nadzieję, że będzie nas długo reprezentowała na arenach Polski, Europy i potem świata,
przynosząc bardzo dobre efekty promocyjne dla naszego powiatu. 19 czerwca podpisaliśmy umowę wraz z panią wicestarostą, z dyrektor Małgorzatą Nogalską i z prezesem Misiewiczem o współpracy między szpitalem a zespołem szkół zawodowych imienia Jana Pawła II. Po bardzo dużej modernizacji wynikającej z realizacji programu unijnego dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski, jeżeli chodzi o zaplecze chemiczne, włączyliśmy do oferty szkoły zawód technika diagnosty. Przy współpracy ze szpitalem dodatkowo będą realizowane zajęcia związane z mikrobiologią, diagnostyką mikrobiologiczną, elementami wirusologii. Podejrzewamy, że w tych trudnych czasach tego typu przygotowanie i zachęcenie młodzieży do tego, żeby w przyszłości na przykład podjęły studia na kierunku diagnosty medycznego, jest przyszłościowym kierunkiem, tym bardziej, że mamy świetnie wyposażoną szkołę i, no i bardzo bliską współpracę z szpitalem. Jak Państwo pamiętają, 21 czerwca ogłosiłem pogotowie przeciwpowodziowe. Prognozowany przez IMGW poziom maksymalny Odry miał wynieść 581 centymetrów. Ostatecznie było to 450, czyli przekroczyliśmy przez chwilę stan alarmowy, ale alarmu przeciwpowodziowego nie trzeba było na szczęście ogłaszać. Wszystko wróciło dość szybko do normy. 24 czerwca, wprawdzie w formie online, chociaż była planowana dużo wcześniej, odbyła się konferencja dotycząca leczenia otyłości. Szpital w Krapkowicach jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o leczenie otyłości w południowej Polsce. Na pewno w województwie opolskim jesteśmy jednym z przodujących ośrodków. Dlatego też wraz z profesorem Budzyńskim, bariatrą z Jeleniej Góry, który się specjalizuje w tego typu zabiegach, zorganizowaliśmy konferencję online. Ta konferencja była o tyle zaawansowana, że też pokazywaliśmy na żywo to, co się dzieje na sali operacyjnej dla uczestników z całej Polski. 26 czerwca wraz z członkiem zarządu Maciejem Lisickim, z panią skarbnią, z burmistrzem Krapkowic i skarbnikiem gminy Krapkowice podpisaliśmy umowę przekazującą dotację na most uchwaloną przez Wysoką Radę. Co ważne, zgodnie z tymi deklaracjami, które składałem na ostatniej sesji, burmistrz w imieniu gminy, burmistrz Kasiura zadeklarował, że podtrzymuje deklarację dotyczącą wsparcia finansowego gminy do rozbudowy szpitala. Umówiliśmy się, że wiadomo, że to nie jest kwestia tego roku i przyszłego, w tym i przyszłym roku gmina będzie finansowała przebudowę mostu, w której w 25% finansowo również uczestniczymy, mimo tego, że ona zakończy się, mamy nadzieję, jeszcze w tym roku. W przyszłym roku przedstawimy harmonogramy, kosztorysy Wysokiej Radzie, następnie będziemy rozmawiali z gminą. Jest ze strony gminy deklaracja, że będzie to udział porównywalny kwotowo mniej więcej do tego naszej pomocy do rozbudowy mostu. Myślę, że tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku. 30 czerwca w Pawłowicach wraz z wicestarostą uczestniczyliśmy w spotkaniu z marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, panem profesorem Tomaszem Grodzkim, na zaproszenie także senatora naszej ziemi Beniamina Godyli. To było spotkanie z okazji 30-lecia samorządu. Myślę, że takim, szczególnie przy sygnałach, że zapowiadana jest daleko idąca centralizacja, myślę, że wszyscy są zgodni co do tego i także na tym spotkaniu to wielokrotnie wybrzmiało z ust i samorządowców, i przedstawicieli Senatu, że reforma samorządowa była jedną z bardziej udanych reform i należy jednak bronić kompetencji samorządu i dbać o niego, bo jednak społeczność lokalna jest w stanie lepiej decydować o swoich potrzebach niż centrala z Warszawy. 7 lipca, mimo tego, że to już zapowiadaliśmy dużo wcześniej, ostatecznie gmina Zdzieszowice przekazała 100 000 zł na wsparcie szpitala Krapkowice w walce z koronawirusem.
czasu do przewozu krwi. Od początku ustalaliśmy z panią burmistrz, jak tylko pani burmistrz, a przypominam, że była jedną z pierwszych, która zadeklarowała pomoc samorządu gminy dla szpitala. Jak tylko rozpoczęła się pandemia, ustaliliśmy, że pieniądze zostaną przekazane na zakup takiego sprzętu, który będzie mógł nas wspomóc w walce z koronawirusem, ale po ustaniu pandemii i jak działa. Pani burmistrz i w Radzie Miejskiej ze Zdzieszowic bardzo serdecznie dziękujemy za ten przejaw solidarności w trudnych czasach i wspólnej dbałości o zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Z okazji 30-lecia samorządu w powiecie krapkowskim również my, wielu z Państwa uczestniczyło, mieliśmy okazję zrobić kilka spotkań tak naprawdę gośćmi. Naszymi była prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Mieliśmy tak naprawdę pół dnia, ale udało nam się zorganizować spotkanie z samorządowcami z całego powiatu. Tutaj się cieszę, że oprócz przedstawicieli wszystkich gmin byli również, że tak powiem, osoby związane z naszym powiatem od jego początku. Był pan przewodniczący Borończyk, był pan starosta Macha, byli również przedsiębiorcy, ale mieliśmy również trzy spotkania takie środowiskowe, bo to było spotkanie Siła Kobiet, debata z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz spotkanie z młodzieżą w strefie chilloutu. Bardzo intensywny dzień, ale bardzo fajne pomysły na to, w jaki sposób wzmacniać samorządność właśnie takimi oddolnymi działaniami. Wyrwa w drodze spotkanie. Ten tytuł mówi wszystko. Jak Państwo wiedzą, mamy przy każdej dużej ulewie mamy problem ze skrzyżowaniem przy ulicy Księdza Koziołka i 3 maja. Tutaj z inicjatywy pani wicestarosty spotkały się przedstawiciele ZDW, gminy Krapkowice oraz wodociągów i kanalizacji, dlatego że to jest studzienka, która jest systematycznie naprawiana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i systematycznie po każdej większej ulewie wybija. Rozmawiamy, także wspomagamy, że tak powiem, Zarząd Dróg Wojewódzkich w rozmowach, jak skutecznie rozwiązać ten problem na przyszłość. 12 sierpnia miałem okazję brać udział w otwarciu przebudowy drogi wojewódzkiej 416 w Kórnicy. Po 7 miesiącach i 4,5 miliona złotych przejazd przez Kórnicę jest bezpieczniejszy. Wprawdzie mieszkańcy apelują o to, aby wzmóc tutaj kontrolę prędkości, no ale to o tym też już rozmawiamy z Policją Zarządu Dróg Wojewódzkich i wiem, że marszałek Głaza też mieli rozmawiać na ten temat. Droga jest bezpieczna, mieszkańcy wiele lat na to czekali. Przypominam, że po remoncie w Pietnej droga 416 tak naprawdę już niewiele jej brakuje, aby od Żywocic do granicy powiatu była cała praktycznie przebudowana. Jak skoro wkroczyliśmy już w rozmowę o drogach, to przez szereg dni odbywały się rozmowy z wszystkimi przedstawicielami wszystkich gmin, z wójtem Pietruszką, wójtem Śmiechem, wójtem, burmistrzem Wojtalą, burmistrz Zimmermann o planach dotyczących remontów dróg powiatowych, ale także tak, żeby zsynchronizować remonty dróg czy inne inwestycje gminne, w przypadku na przykład gminy Strzeleczki. Równocześnie w tym samym czasie odbywają się Komisje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy staroście, prowadzone przez panią wicestarostę, a systematycznie prowadzone są w całym powiecie remonty cząstkowe, co pewnie Państwo też zauważają. 15 sierpnia 60 wozów strażackich zaszczycony byłem prośbą o patronat tego wydarzenia. 60 wozów strażackich wzięło udział w największym chyba konwoju wozów strażackich na terenie naszego województwa, z Komornik do Kórnicy. To jest akcja charytatywna dla 14-letniego Rafała, który od września jest uczniem naszego liceum.
W moim imieniu, imieniu zarządu, udział w tym konwoju brał członek zarządu, pan Dariusz Wilim, który wręczył podziękowania wszystkim uczestnikom. Jak zwykle można było liczyć na nie tylko świetną organizację strażaków, ale także na dużą ich solidarność. 40 lat od porozumień sierpniowych, no to jest ważna data, chociaż chyba w natłoku wszystkich innych rzeczy mało doceniana. W tym roku, w sierpniu 80, tak naprawdę, w sierpniu 80 roku tak naprawdę zaczęła się przebudowa systemu i droga do demokracji. Na zaproszenie między innymi prezydent Aleksandr Dulkiewicz w uroczystościach w Gdańsku brała udział pani wicestarosta i prezydent Lech Wałęsa, bez którego tej zmiany pewnie by nie było, niezależnie od tego, co dzisiaj można na ten temat usłyszeć. Również w trakcie tych uroczystości odbył się okrągły stół, bo to nie były przecież tylko uroczystości, to było kilka dni również dyskusji, paneli dyskusyjnych dla samorządowców z całej Polski. Tam też była debata na temat szkoły w dobie COVID-u. 1 września, odbyło się takie spotkanie, aby skoordynować działania wszystkich naszych szkół, ale jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, co Państwo doskonale wiedzą, zakupiliśmy komputery z projektu Zdalna Szkoła. Dokupiliśmy również z własnego budżetu profesjonalne kamery internetowe, aby tak, żeby w przypadku, gdyby któraś szkoła musiała, tak jak dzisiaj na przykład drugie liceum ogólnokształcące w Opolu, przejść całkowicie w tryb zdalny, albo część uczniów musiała ze względu na zachorowanie czy kontakt z osobami chorymi przejść na nauczanie zdalne albo przejść na kwarantannę lub izolację. Zakupiliśmy kamerki tak, żeby można było włączać uczniów, także tych, którzy pozostaną w domu, albo wtedy, kiedy lekcje nie będą się mogły odbywać w siedzibie, żeby prowadzić bez przerwy nauczanie zdalne. Mam nadzieję, że one długo nie będą potrzebne. Szkoły zostały wyposażone również w termometry, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki. Również przyłbice i kombinezony dla osób, które mierzyły temperaturę. Na razie sytuacja jest dość stabilna w naszych szkołach i niech jak najdłużej tak zostanie. A jak już jesteśmy przy szkołach, to z przykrością informuję, ale to też miła informacja, pani Halina Kalinowska, która była dyrektorem kiedyś zespołu szkół specjalnych w Krapkowicach, potem przez wiele lat społecznym wicedyrektorem, człowiek, czy kobieta, instytucja, osoba, która poświęciła się na rzecz pomocy czy uczenia, edukacji osób ze specjalnymi potrzebami, odeszła na emeryturę mimo wszystkich naszych próśb jej współpracowników. Więc no także tą drogą bardzo serdecznie pani Halinie Kalinowskiej dziękujemy za te lata pracy i serce oddane uczniom naszej szkoły specjalnej. Nieco skromniej niż zwykle i w reżimie sanitarnym, co też było widać na zdjęciach, odbyły się dożynki w gminie Walce. Nie zabrakło korowodu występów na scenie, ale no było to inne święto niż dotychczas. Wicestarosta Sabina Goszkula wzięła udział na zaproszenie pana wójta Marka Śmiecha. 12 września odbyło się rozdanie nagród w konkursie KRUS-u. Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. Także od nas odebrały dzieci gratulacje za swoją pracę, z dobry wkład w upowszechnianie bezpieczeństwa, także pracy w gospodarstwach rolnych. Samorząd województwa 15 września mile nas zaskoczył, bo przeznaczył dodatkowe 9 milionów na drogę w gminie Strzeleczki, a znaczy na remont dwóch odcinków drogi wojewódzkiej 409 między Dobrą i Strzeleczkami, Kujawami i Zieliną. Tam będą przeprowadzane dwie inwestycje. Jedna jest dość prosta i powinna być zrobiona jeszcze w tym roku, natomiast druga obejmuje przebudowę dwóch obiektów mostowych, w związku z czym droga 409 będzie przez pewien czas na wiosnę zamknięta, ale
To też cieszy to, że wprawdzie to są odcinki, ale że systematycznie od granicy powiatu w kierunku Prudnika aż przez Krapkowice i dalej w kierunku Strzelec Opolskich. Ta jedna z najważniejszych dróg wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat jest remontowana i te najbardziej już wymagające remontu odcinki są robione. 9 milionów dodatkowych pieniędzy z RPO, z oszczędności na dwie inwestycje w gminie Strzeleczki. 16 września 138 uzdolnionych młodych ludzi z całego regionu zgłosiło się do polskiej edycji Banku Talentów. To jest przedsięwzięcie, w którym mamy przyjemność być partnerem. Artyści mieli okazję wziąć udział w warsztatach z wybitnymi muzycznymi fachowcami. Myślę, że o tych młodych muzykach i o też programie Banku Talentów jeszcze wielokrotnie usłyszymy. 17 września tutaj w starostwie mieliśmy okazję wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, a przede wszystkim z Zespołem Szkół imienia Jana Pawła II ze Zdzieszowic i partnerem biznesowym firmą Multiservis podpisać umowę dotyczącą wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji na terenie całego regionu. Jesteśmy jednym z pierwszych partnerów. Bardzo w dużym skrócie zintegrowany system kwalifikacji to wprowadzony na poziomie europejskim, ale także już ustawą w Polsce system potwierdzania kwalifikacji związany nie tylko z wykształceniem formalnym, to znaczy jest już w całej Europie zintegrowany system, który pozwala na przykład po kilku latach pracy i nabyciu umiejętności wynikających z praktyki albo uczenia się samodzielnie, możliwość pozyskiwania certyfikatu poświadczającego kwalifikacje, jakie się nabyło w pracy, które uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To jest ważne w ramach systemu uczenia się przez całe życie. Wiemy, że świat się zmienia, ludzie też muszą dostosowywać się do nowych warunków pracy. Przeprowadziliśmy również negocjacje w sprawie rozbiórki blaszaka. Tutaj pani wicestarosta Sabina Goszkola z pracownikiem naszego starostwa, panią Iwoną Kręcifos, bardzo ostre negocjacje przeprowadziły. Przeprowadziliśmy przetargi, na które żadna z firm się nie zgłosiła, więc musieliśmy w inny sposób znaleźć firmę, która będzie chciała rozebrać dla nas ten blaszak. Wartość kosztorysowa rozbiórki była 2 miliony 800. W końcu po negocjacjach firma zgodziła się na wyburzenie za 740 tysięcy złotych. To jest zresztą część tej kwoty ujęta w budżecie, który będziemy procedowali na dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach podpiszemy umowę i przed zimą zdążymy blaszak rozebrać i przygotować teren pod inwestycje. 21 meeting sportowy teraz w sobotę w obiekcie Rueda w Januszkowicach na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i osoby, która otrzymała pierwszy medal za pierwsze miejsce w prowadzeniu tej imprezy od wielu lat, czyli pana radnego Krzysztofa Molfy. Miałem okazję wziąć udział w meetingu sportowym dla osób niepełnosprawnych. To już 21 meeting, po raz pierwszy także z powodów epidemicznych na wolnym powietrzu. Myślę, że Rueda w Januszkowicach będzie świetnym miejscem do organizacji tych imprez w najbliższych czasach. A teraz bardzo w skrócie już spotkania i wydarzenia, których nie omówiłem, czyli spotkaliśmy się tutaj w starostwie w sprawie dyżurów aptek z właścicielami prawie większości aptek. Sekretarz Henryk Małek wziął udział w konferencji regionalnej na temat polityki spójności, na której zostały omówione przygotowanie nowej perspektywy finansowej. Pani wicestarosta brał udział, dyrektorzy wydziałów. Miało również miejsce walne zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Łukasz Bortak nas reprezentował. Zarząd otrzymał jednomyślne absolutorium. Miały miejsce spotkania z wójtem Walec i firmą GTV Bus w sprawie transportu dzieci do szkół. Prezes Misiewicz wraz z wicestarostą 11 sierpnia spotkali się u wojewody w sprawie funkcjonowania szpitali, w związku z tym, że nastąpiła zmiana systemu pracy w szpitali związanych z pandemią. Jesteśmy na tym tak zwanym trzecim poziomie, czyli
czyli realizujemy te zadania, które praktycznie realizowaliśmy wcześniej, z tą różnicą, że nie ma już w województwie opolskim szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast to spowodowało, że są zmiany dotyczące procedur. Pani radna Irena Pachowicz reprezentowała mnie na jubileuszu OSP w Dobieszowicach. 12 sierpnia podpisaliśmy akt notarialny z właścicielem działki sąsiadującej ze szpitalem, która umożliwi rozbudowę szpitala w formie, jaką Państwu pokazywaliśmy, czyli przejęliśmy część działki przy wjeździe do szpitala po prawej stronie w kierunku Blaszaka. W zamian za to oddaliśmy część działki za apteką i przed apteką, tak żeby wszystkie odległości wszystkich budynków po wybudowaniu nowego szpitala były zgodne z prawem budowlanym i też żebyśmy mogli swobodnie inwestować i wystąpić już czy rozpisać już przetarg na dokumentację. 13 września w Zamku Mosznej Starodawni, czyli wszystko, co zachwyca, jeździ, a już dawno nie powinno jeździć, bo jest w takim wieku. Również mieliśmy okazję pożegnać po 17 latach pracy w DPS Anna i 3 latach pracy w Starostwie Powiatowym panią Elżbietę Jadasz. Życzymy z samych pięknych chwil na emeryturze. Wraz z panią radną Bieniusą mieliśmy okazję wziąć również udział w 13 gali sportu Żerowik. Pan sekretarz Henryk Małek wziął udział w ceremonii podpisania aktu realizacyjnego i murowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach. To pierwsza taka inwestycja w gminie Walce. 24 sierpnia wicestarosta spotkała się z wolontariuszami Szlachetnej Paczki. Jak wiecie, że od 24 sierpnia do Bożego Narodzenia mają tylko kilka miesięcy, a mają wiele rzeczy do zrobienia. Sprawdzam, bo to chyba jest ostatni slajd. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za cierpliwość. Jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję Panu, Panie Starosto. Szanowni Radni, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania bądź uwagi do przedstawionego materiału? Bardzo proszę. Nie słyszę zgłoszeń. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to punkt 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik Ilonę Adamkiewicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przedstawia się następująco. Dochody wykonano w 52% zakładanego planu, to jest 25 848 000 zł, przy planie 49 645 zł. Poszczególne źródła dochodów powiatu zostały przedstawione dla Państwa w informacji. Przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 miliony złotych wykonano już w drugim półroczu. Także tej informacji nie ma zawartej. Wydatki na dzień 30 czerwca wykonano w 43% zakładanego planu. To jest 23 milion 56 tysięcy złotych przy planie 53 242 000 zł. Poszczególne kierunki wydatków zostały szczegółowo zaprezentowane w informacji. Cóż więcej, powiat realizuje w tym roku 11 zadań o charakterze inwestycyjnym. 18 zadań realizowanych w tym roku ma charakter wieloletni, w związku z czym zostały umieszczone w wykazie przedsięwzięć. Ich stan realizacji został również przedstawiony w informacji dla Państwa, to jest w załączniku numer 2.
Jeżeli idzie o rozchody, to rozchodowaliśmy w pierwszym półroczu środki w kwocie 860 tysięcy złotych. W drugim półroczu rozchody będą stanowić 410 tysięcy złotych. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania bądź uwagi do przedstawionej informacji przez Panią Skarbnik? Nie mam zgłoszeń. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za pierwsze półrocze 2011 roku. Udzielam głosu przewodniczącemu komisji, panu Dawidowi Gębskiemu. Bardzo proszę, panie Dawidzie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna zgodnie z planem działania Komisji Rewizyjnej na rok 2020 spotkała się 4 marca 2020 roku w związku z przygotowaniem założeń do kontroli. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez placówki oświatowe na doraźne zastępstwa nauczycieli w roku 2019. No i kontrola rewizyjna takowe założenia przygotowała. Przygotowaliśmy wszystkie dokumenty, które chcieliśmy skontrolować. No i jak się pewnie wszyscy domyślają i wszyscy temat znają, dopadła Polskę i Europę epidemia koronawirusa. No i już dnia 11 marca po konsultacjach jeszcze z Biurem Rady napisałem pismo o odwołaniu tej kontroli i o przekazaniu nowego terminu, gdy sytuacja ta się poprawi. No na dzień dzisiejszy sytuacja się nie poprawiła, już powinniśmy być po drugiej kontroli. Nie przeprowadziliśmy w tym roku jeszcze ani jednej. Spotkaliśmy się jeszcze 25 maja w związku z analizą i zaopiniowaniem budżetu. Jak pewnie wszyscy radni pamiętają, ten budżet pozytywnie zaopiniowaliśmy i Rada go przyjęła. No i na tą chwilę, jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, to tyle. Czekamy wszyscy. Komisja rewizyjna to jest dość specyficzna komisja, bo ciężko byłoby wyciągnąć jakieś logiczne wnioski i przeprowadzić solidną kontrolę online, dlatego mamy też takie bardzo specyficzne jednostki do skontrolowania w tym roku, to jest szkoły i DPS Anna, czyli takie, że tak powiedziałbym, bardzo wrażliwe i bardzo newralgiczne jednostki, które chcemy skontrolować w tym roku, no i dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu tamtej kontroli, no i na dzień dzisiejszy wstrzymujemy się z kolejną kontrolą, no i te kontrole na pewno się odbędą, tylko szczerze powiedziawszy sam nie wiem kiedy, ale chcemy i przeprowadzimy te kontrole, gdy sytuacja się poprawi. Z mojej strony to tyle, jestem otwarty na wszelkie pytania. Dziękuję panu przewodniczącemu, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Jeżeli nie ma, to ja miałbym taką sugestię, żebyście Państwo w ramach komisji zastanowili się nad pozyskaniem pewnych informacji w drodze korespondencyjnej, żeby choćby w ten sposób się przygotowywać już do tej kontroli już na miejscu w placówkach. Że warto się zastanowić, czy pewnych informacji nie przygotować wcześniej, nie przeanalizować ich. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze w tej sprawie jakieś uwagi? Jeżeli chodzi o przygotowanie zagadnień do kontroli, to my takie zagadnienia już opracowaliśmy właśnie tego 4 marca i te zagadnienia zostały przekazane do jednostki, którą chcemy skontrolować. I no, wydaje mi się, że gdy ogłosimy termin kontroli, to te nasze założenia zostaną spełnione, przeczytane i te dokumenty zostaną przygotowane, o które prosimy. Ale możemy na przykład jako komisja rewizyjna do kolejnych kontroli przygotować takowe, żeby to potem, że tak powiem, poszło szybciej.
Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. To jest rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał. W punkcie 6a mamy sprawę petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego. Jest to projekt uchwały z 8 września. Bardzo proszę o zreferowanie tego projektu pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Sławomira Rowińskiego. Proszę, proszę załączyć mikrofon, panie Sławomirze. O, teraz już mnie słychać, tak? Teraz słychać. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Więc zacznę jeszcze raz. Dostaliśmy, a właściwie pan przewodniczący dostał petycję od pani adwokat Stosur. Petycję zresztą, którą mieliśmy już w innych informacji wcześniej od tej samej pani. Ona dotyczyła zmian przepisów prawa miejscowego. Chodziło jej o dwie jej petycje. Jedna dotyczyła wspomożenia z powodu COVID-u, że tak powiem, ludzi, którzy są izolowani poprzez przede wszystkim sprzęt. I druga petycja dotyczyła miejsca na składowanie żywności, ewentualnie ubrań dla tych ludzi, którzy no niestety też cierpią z tego powodu. Ponieważ komisja się zebrała, rozmawialiśmy na ten temat w Komisji Skarg, Wniosków i doszliśmy do wniosku, że pierwszy punkt tej petycji jest realizowany w trakcie, czyli był realizowany, ponieważ zakup sprzętu był i teraz jest nadal, czyli jest to ciągłe działanie powiatu krapkowickiego. Natomiast co do drugiego punktu odnieśliśmy się, że jest to raczej działanie, które jest przez instytucje pozapowiatowe, często to są instytucje gminne. Że tak powiem, jak państwo czytaliście, tak naprawdę te wszystkie działania są, one funkcjonują. Część jest robiona przez powiat krapkowicki, część przez gminę Krapkowice i różne stowarzyszenia. Z tego też powodu Komisja Skarg i Wniosków no, odmówiła jakby działania, ponieważ one same w sobie są i napisała z tego powodu uzasadnienie, które państwo dostaliście na maila. No to tyle chyba z tego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania bądź chce się wypowiedzieć w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie mam zgłoszeń. W związku z powyższym proszę o odświeżenie tabletów. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zobaczymy, czy nie ma jakichś problemów technicznych. Czy ktoś z państwa ma jakieś problemy techniczne? Kto? Proszę. Czy pan Arnold Tonica ma problemy? Nie, nie mam problemów, tylko pan przewodniczący no nie podał, czy głosowanie jest za odrzuceniem, czy... Nie, bo tam są trzy ikonki. Jestem za, dobrze, przeciw, wstrzymuję się. Dobrze, ale jak brzmi głosowanie? Panie Arnoldzie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Głosując za, to głosujemy za projektem przedstawionego w
przedstawione uchwały. Przeciw, oczywiście jestem przeciwny i można się wstrzymać. Jeszcze widzę, pana, że się... Pan... zostało przedstawione, dlatego ponieważ no, nie wiem, czy dobrze zagłosowałam, powiem szczerze. Bo za to jest co? Za przyjęciem tej petycji? Rzeczywiście to jest zasadne pytanie. Nie, zawsze głosujemy nie za petycją, za czy za informacją. Zawsze głosujemy za uchwałą. Dokładnie. I za projektem uchwały. A w projekcie uchwały jest, jest to wszystko opisane. Dokładnie. Jeszcze pan starosta chciał zabrać głos. Tak, ja myślę, że ze względu na to, że chyba część osób głosowała... Dokonamy reasumpcji. Przeciw petycji, a nie za uchwałą, która jest przeciw petycji, ja myślę, że łatwiej będzie zrobić po prostu reasumpcję, panie przewodniczący. Oczywiście. Czy jest jasne wszystko? Jeżeli jest jasne, to w związku z tym, że wynikło takie nieporozumienie, przystępujemy do reasumpcji głosowania. Bardzo proszę. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw przyjęciu tej uchwały, kto się wstrzymuje. Tak. Super. Informuję, że za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw jedna i wstrzymała się jedna osoba. Tak więc uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest 6b w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Jest to projekt uchwały z 8 września. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu panią wicestarostę. Bardzo proszę pani starostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten program przyjmowaliśmy nie tak dawno na sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. Niemniej jednak teraz po wstępnych wnioskach, które do nas wpłynęły i pierwszych pracach nad rozstrzygnięciami tych wniosków nasunęło nam się jeszcze kilka technicznych i formalnych uwag, które postanowiliśmy przedłożyć pod obrady Rady, aby w następnym programie już i w następnych naborach te informacje, z którymi teraz mieliśmy wątpliwości, uzupełnić. I informacje te dotyczą następujących zmian. W paragrafie 4 ustęp 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie: zdobył pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez związki sportowe lub federacje dla poszczególnych dyscyplin bądź szkolny związek sportowy. A tym z Państwa, którzy nie byli na Komisji Polityki Społecznej, wyjaśnię, że chodzi tutaj o to, że wcześniej ten zapis był, że zdobył pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w wojewódzkich zawodach. Trochę nie wzięliśmy pod uwagę tego, że wiele stowarzyszeń i instytucji organizuje w tej chwili różnego rodzaju zawody pod patronatem na przykład pana marszałka, bo uzyskuje jakieś tam wsparcie finansowe na te zawody i nazywa je zawodami wojewódzkimi, natomiast nie mają one rangi zawodów wojewódzkich. W związku z tym postanowiliśmy ten zapis tutaj doprecyzować. W paragrafie 5 w ustępie 2 wnioski należy składać w terminie do 15 września danego roku w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń lub został do niej przyjęty. I w paragrafie 5 w ustępie 5 zweryfikowane wnioski dyrektor szkoły ponadpodstawowej przekazuje do starostwa w terminie do 20 września danego roku. Jak Państwo wiecie, w tej poprzedniej uchwale był inny zapis.
i troszkę wykluczał on uczniów, którzy po raz pierwszy przychodzą do naszej szkoły i rozpoczynają naukę w naszej szkole. W związku z tym postanowiliśmy te dwa zapisy zmienić i dać im troszeczkę więcej czasu też na przygotowanie tych wniosków, żeby nie dyskryminować uczniów klas pierwszych. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej. Proszę bardzo, panią przewodniczącą. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub chce się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Kamrat. Bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu kamratowi. Dziękuję. Panie przewodniczący, pani starosto, ja tylko jeszcze, bo na komisji właściwie wszystkie wyjaśnienia były, ale teraz jeszcze odnośnie tego terminu, bo słusznie moim zdaniem, że jest właśnie wydłużony do 15 września, z tym, że w tej uchwale, którą podejmowaliśmy, informacja była, że wnioski są składane na okres od września do czerwca, na 10 miesięcy. Rozumiem, że mimo, że teraz te wnioski będą później składane, to ci uczniowie za wrzesień też te stypendia otrzymają, tak? Tak, będą te stypendia wtedy nadpłacane, tak. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne wypowiedzi? Nie mam zgłoszeń. Proszę o odświeżenie tabletów. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Oczywiście głosujemy za, przeciw lub wstrzymujemy się w sprawie podjęcia uchwały wyrażonej w druku 6b. Zakończyliśmy głosowanie. Rada jednomyślnie 19 głosami przyjęła zmianę uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest 6c w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krapkowickiego. Jest to projekt uchwały z 8 września. Bardzo proszę o przedstawienie przez panią starostę, pana starostę idei tej zmiany. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 20 sierpnia wpłynęło pismo właściciela apteki z informacją o zawieszeniu jej działalności. Dotyczy to konkretnie apteki Droparm znajdującej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 20. W związku z tym zmianie ulega załącznik numer 1 oraz numer 2 do rozkładu pracy godzin apnek ogólnodostępnych na terenie powiatu krapkowickiego. W załącznikach te informacje, które są poprawione, dotyczą usunięcia danych apteki Droparm, natomiast rotacyjnie pozostałe apteki z terenu miasta Krapkowice i miasta Gogolin będą prowadziły swoje dyżury. Dziś ostatecznie uzyskaliśmy też wszystkie opinie z gmin, pozytywnie opiniują nowy rozkład pracy aptek ogólnodostępnych. 7 września w starostwie odbyliśmy spotkanie z panem starostą, z aptekarzami z terenu powiatu krapkowickiego i oddam teraz głos panu staroście. Bardzo proszę, panie starosto. Przepraszam, nie słyszałem ostatnich dwóch zdań pani starosty. Widziałem, że mówi, ale nie słyszałem. Powiedziałam tylko o tym, że mieliśmy spotkanie z aptekarzami 7. Aha, okej. Tak, i o szczegółach spotkania już nie mówiłam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak państwo wiecie, ustawodawca u zarania powiatu w 1998 roku obdarzył nas niewątpliwą przyjemnością uchwalania rozkładu pracy aptek i dyżurowania aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Przez wiele lat mieliśmy wiele kłopotów z tym. Nie muszę
Państwu, szczególnie tym, którzy w poprzednich kadencjach byli radnymi, tłumaczyć, jak to czasami były nagłe zwroty akcji, jak trafialiśmy do wojewody, do nadzoru, jak trafialiśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym raz wygrywaliśmy, raz przegrywaliśmy. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla dyżurów aptek Anno Domini 2020, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, straciliśmy, nigdy nie mieliśmy, ale mieliśmy jakieś źródła nacisku, dopóki większość aptek była prowadzona przez lokalnych właścicieli, a nie były to apteki sieciowe, ale konstatacja, że nie mamy żadnych narzędzi do tego, aby pilnować wykonania tej uchwały, a także żaden inny organ państwa, ani samorządu zawodowego, nie realizuje funkcji kontroli tego, czy apteki działają zgodnie z tym uchwaloną przez nas uchwałą, czy nie, powoduje, że coraz częściej dochodzi do takiej fikcji, że co innego jest w uchwale, inaczej apteki dyżurują albo nie dyżurują i to wprowadza dość duże zamieszanie wśród mieszkańców. Po drugie, aptekarze dość zasadnie, czyli to osoby prowadzące apteki dość zasadnie wskazują, że w dzisiejszych czasach, jeżeli tak naprawdę liczba klientów czy pacjentów, klientów tak naprawdę w tym przypadku w aptekach w godzinach nocnych jest pojedyncza, zresztą co wiemy, bo niedawno przerabialiśmy to, nie tak dawno, parę lat temu w Zdzieszowicach, to oni wskazują, że tak naprawdę, jeżeli to jest obowiązek wynikający z zabezpieczenia zdrowotnego, to powinno być to działanie kontraktowane przez NFZ jako jedno ze świadczeń medycznych, to dyżurowanie. Po trzecie wreszcie, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że system opieki zdrowotnej w czasach pandemii działa inaczej. Tak naprawdę większość interwencji w godzinach nocnych przejął nasz szpital w ramach nocnej świątecznej opieki zdrowotnej i w związku z tym, żeby się dużo nie rozgadywać na ten temat, w moim przekonaniu głębokim mamy dwa rozwiązania. Jedno takie, że my będziemy trzymać się tych zasad tworzenia uchwały i one coraz rzadziej będą przestrzegane i nie ma żadnej sankcji ani żadnych możliwości, tym bardziej my nie mamy, żeby przymusić podmioty prowadzące apteki do przestrzegania tego, przez co mieszkańcy będą w dwójnasób poszkodowani, bo po pierwsze będą dostawali od nas informacje, które nie mają związku z rzeczywistością, a po drugie, jak wiele osób także na tym spotkaniu wskazuje, przestaną w końcu te apteki dyżurować, albo musimy znaleźć jakiś kompromis. Wydaje mi się, że moment, w którym jednak sytuacja czy sposób opieki, czy sposób funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w czasie pandemii duży nacisk kładzie na nasz szpital, gdzie pacjent, który potrzebuje leku ratującego życie, natychmiast go dostaje, powoduje, że możemy spróbować i taka była propozycja, ale takie też były nasze propozycje, spróbować do końca roku zmienić sposób dyżurowania aptek. Po pierwsze, wprowadzić dyżury aptek tylko do godziny 22, a po drugie, żeby ułatwić mieszkańcom korzystanie z apteki, która dyżuruje, wprowadzić równocześnie obowiązek, aby apteka dyżurująca danego dnia była czynna nieprzerwanie od godziny otwarcia do godziny 22. To spowoduje, że nie będzie tak jak teraz, że apteka dyżurująca z apteka X, ale ona jest czynna do 16, do 20 jest czynna inna apteka, potem ta apteka wznawia dyżur od godziny 20. Będzie to system o wiele bardziej przejrzysty i myślę, że ten czas od teraz do końca roku da nam też spojrzenie na to, jak to wygląda w praktyce, żebyśmy mogli podjąć decyzję co do przyszłorocznej uchwały na cały rok. Wydaje mi się, że to jest jedyny kompromis, jakiego możemy teraz doprowadzić, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że za chwilę po prostu apteki przestaną dyżurować,
a my będziemy stanowili te uchwały, które nie będą miały żadnego znaczenia. Z drugiej strony jednak zabezpieczyć te 99% przypadków, jeżeli chodzi o obsługę, w aptekach dla mieszkańców naszego powiatu. Tutaj mówimy o aptekach dyżurujących na terenie miasta Krapkowice i miasta Gogolin, bo one wspólnie dyżurują. Równocześnie też po raz kolejny pojawił się argument związany z tym, czy nie włączyć punktów aptecznych, czy małych aptek w Walcach, Strzeleczkach do tego planu dyżurów, ale wielokrotnie powtarzaliśmy to, że tutaj nie ma żadnych argumentów, znaczy jest wiele argumentów przemawiających przeciwko, chociażby to, że to są apteki małe, wiejskie, które zwykle jednak są zaopatrzone pod potrzeby stałych mieszkańców, którzy tam mieszkają i jak w sezonie chorobowym trafia się dwóch czy trzech klientów, którzy nie wiem, z gminy Gogolin przejadą do Walec, do małej apteki, to pewnie tego leku i tak w tej aptece nie będzie. W związku z czym pozostajemy przy dyżurach, wykazie dyżurów, który się zmienia tylko o tyle, że jedna apteka wstrzymała działalność, więc musimy te dyżury rozdzielić na pozostałe apteki, tak żeby każdy mniej więcej miał porówno. To jest ta zmiana wynikająca z zamknięcia apteki, ona też znika z jednego załącznika. Po drugie, dyżury będą do godziny 22, ale po trzecie, apteka, która dyżuruje, będzie miała obowiązek być czynna czy otwarta od godziny otwarcia w danym dniu do godziny 22, bez żadnej przerwy, bez odsyłania, która apteka dyżuruje, która jest jeszcze czynna. Oczywiście inaczej to będzie wyglądało w niedzielę i święta, w święta tak naprawdę, w święta, bo wtedy apteka będzie dyżurowała cały dzień. Tak. Dziękuję bardzo. W łączniku. Dobra, dziękuję. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem, ale myślę, że wszyscy... Dziękuję bardzo. Prowadzenie. Proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja projekt tej uchwały zaopiniowała również pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania lub chce się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Bardzo proszę. Jeżeli można. Bardzo ja mam proszę. Takie pytanie, bo pomysł jest bardzo dobry. Z doświadczenia wiem, jak to wyglądało. Natomiast czy będzie prowadzona statystyka, powiedzmy, przez okres 3 miesięcy tych różnych aptek, na przykład od godziny 19 albo zamknięcia oficjalnego do końca dyżuru, czy do 22, żeby można było zobaczyć rzeczywiście, ilu jest tych pacjentów, którzy potrzebują no, konkretnych leków? Tak, myślę, że no, jesteśmy umówieni na następne spotkanie, żeby przeanalizować to. My mamy dokładne dane przekazywane, jak zresztą pan radny wie, przez wiele lat przez podmioty prowadzące apteki dotyczące tego, ile jest od godziny tam 22 do godziny 6 rano i to są czasami z dokumentów przedstawianych w poprzednich latach, to są na przykład 9 paragonów w tygodniu. Tak, i to najczęściej na kubki do analizy moczu. Rzadko kiedy zdarzają się tam antybiotyki albo... Zresztą pan doktor Rowiński może to chyba wytłumaczyć lepiej ode mnie, ale jak ktoś idzie do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej i dostaje receptę na antybiotyk, nie wiem, o 2 w nocy, to przypuszczam, że i tak nie jedzie do apteki i że nie powinien nawet wykupywać go o 3 i zacząć brać go o 3, bo antybiotyk będzie musiał nastawić sobie budzik i co dobę brać go o 3 w nocy, w związku z czym rozsądni lekarze też tak polecają, jest zakupić ten antybiotyk rano i spokojnie to rozplanować. Ale będziemy prosili pod koniec roku, żeby zobaczyć, jak wygląda obłożenie między tą liczbę 16, 17 a 22, ale również, i tutaj nie mam żadnych złudzeń, wszystkie te przypadki, kiedy mieszkańcy nie dowiedzą się o zmianie, a będą chcieli skorzystać z aptek między godziną 22 i 6 rano, to ja myślę, że to akurat jest w 100% pewne, że te dane spłyną do nas i zobaczymy, jaka jest skala problemu, bo to jest przede wszystkim też kwestia zmiany przyzwyczajeń
klientów aptek. I będziemy starali się wydobyć wszystkie dane, ale także pokazać, ile osób zainterweniowało u nas i ile osób tego potrzebuje. Jesteśmy też umówieni z prezesem Misiewiczem, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie też informowała pacjentów o tym, w jaki sposób pracują apteki. I większość farmaceutów też mówi, że tak naprawdę ta 22 jest taką graniczną godziną, do której osoby, które pojechały do lekarza nawet prywatnie poza Krapkowice, czyli na przykład do Opola albo wracają z izby przyjęć z Opola, to one zwykle do tej 21 wracają już do powiatu krapkowickiego, wtedy mogą wykupić leki, więc też stąd zaproponowaliśmy tę godzinę 22 w tej dyskusji, znaczy zaproponowali to aptekarze, ale wydaje nam się ona godziną rozsądną. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o dalsze wypowiedzi. Nie mam zgłoszeń. W związku z powyższym proszę o odświeżenie tabletów. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest za, przeciw, wstrzymuje się w sprawie uchwały, w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych. Trwa głosowanie. Czy ktoś z Państwa radnych ma problemy? Pani Helga? Ja mam problemy. Ja zgłaszam, że ja mam problemy. W ogóle mi się nie wyświetliło Pan Kryś. A tylko w tej chwili Pani Helga. Proszę. Ja mam problemy. Niech Pani odświeży po prostu. Odświeżyłam. Jeszcze raz. Nic mi się tu nie pokazuje, w ogóle mi się nie pokazuje to okno. Nie poczekamy wiem, jeszcze chwilę, a jeżeli nie, no po prostu nie weźmiesz udziału w tym głosowaniu. No teraz się pojawiła właśnie taka informacja, przekroczyła czas i tak dalej, zerwano połączenie czy coś takiego, nie wiem. No trudno, to wobec dłuższego, jak się skończy czas, to a nie uda ci się jeszcze problemu rozwiązać, to po prostu nie weźmiesz udziału w głosowaniu. Nie możemy ogłaszać reasumpcji, skoro ty nie masz problemy techniczne. Jeszcze mamy 30 sekund. Mówi Helga. No nic na razie mi tu się nie pokazuje. Odśwież, po prostu nic więcej nie zrobisz. Możesz tylko spróbować odświeżyć. No odświeżam. Nic z tego. Tak, zakończyliśmy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 18 radnych. 17 radnych głosowało za, jeden się wstrzymał, jeden nieobecny. Tak więc uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest punkt 6d. W sprawie projektu pod nazwą Park and Ride and Chill Out w sercu Polczyzny. Jest to projekt uchwały z 8 września. Bardzo proszę o zreferowanie panią wicestarostę. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, startowaliśmy jako powiat krapkowicki w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w programach na lata 2014-2020 z projektem Park Ride and Chill Out. Ten projekt zakłada w swoim założeniu interaktywną mapę rowerową dotyczącą najciekawszych ścieżek rowerowych, łąkę kwietną przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach i stację naprawy rowerów i stojaki rowerowe dla mieszkańców, którzy korzystają z usług powiatu krapkowickiego. Był z tym projektem mały problem, ponieważ komisja, która dokonała oceny, nie przyznała nam takiej ilości punktów, jaką uznaliśmy i policzyliśmy też w ramach karty oceny, która jest ogólnodostępna. Obniżono nam 2 punkty. Składaliśmy odwołania w sprawie tej oceny. Te odwołania zostały na poziomie Krainy Świętej Anny i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odrzucone. Ostatecznie skierowaliśmy sprawę do sądu. W sądzie tą sprawę wygraliśmy. I w tej chwili przydzielono nam środki. Całkowita wartość projektu wynosi 200 381,09 zł. Dofinansowanie to prawie 64%. Reszta pochodzi z wkładu własnego powiatu krapkowickiego. Projekt będzie realizowany od podpisania umowy, czyli tak naprawdę od tego, jak Państwo dzisiaj nad tą uchwałą zagłosujecie, i będzie jego zakończenie w 2021 roku w grudniu. Myślę, że cały ten projekt, który przygotowaliśmy, będzie się bardzo fajnie łączył z inwestycją, która trwa, w której też mamy swój udział finansowy. Mam tutaj na myśli przebudowa mostu kolejowego oraz tej części, która jest przygotowywana w parku, placu zabaw dla dzieci. Myślę, że ta nasza tutaj oferta i propozycja w bliskości starostwa pomoże nie tylko w lepszym wykorzystywaniu tego terenu klientom, którzy nam odwiedzają, ale też przede wszystkim osobom, które będą tutaj się przemieszczać i korzystać z tych rzeczy przygotowanych przez gminę Krapkowice, dzięki też między innymi naszemu wsparciu. To tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej, panią przewodniczącą. Komisja Polityki Społecznej również i ten projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, wątpliwości lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie słyszę i nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym proszę o odświeżenie tabletów. Przystępujemy do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie projektu pod nazwą Park Ride Chill Out. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zakończyliśmy głosowanie. 18 radnych głosowało za. 1 wstrzymał się. W związku z powyższym uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu Krapkowickiego. Przystępujemy do kolejnego punktu 6e w sprawie zmiany uchwały nr 10/108/2019 12 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. Jest to projekt uchwały z 8 września z autopoprawką 22 września. Proszę bardzo panią skarbnik Ilonę Adamkiewicz o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, do WPF-a wprowadzamy 2 nowe zadania. Pierwsze zadanie Park Ride and Chill Out w sercu Opolszczyzny na 200 tysięcy złotych. Projekt, o którym mowa była w poprzednim punkcie. Drugie nowe zadanie to
My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas. Projekt ten będzie realizowany przez szkołę specjalną w partnerstwie z 5 szkołami z zagranicy. Będą to szkoły z Łotwy, Turcji, Portugalii, Czech, a także Macedonii. Powiat będzie tutaj pełnił funkcję lidera w tym partnerstwie i wprowadzamy go do WPF-a o wartości 107 861 zł na 3 lata. Szkoła zakupi dzięki niemu sprzęt do dydaktyki, między innymi urządzenia do scrapbookingu, do wypalania ceramiki, a także maszyny do szycia. No a przede wszystkim wymieni się doświadczeniami i technikami rękodzielniczymi z partnerami zagranicznymi. Ponadto do WPF-a wprowadzamy kwotę 1 258 360 zł na zadanie rozbudowa szpitala. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 400 tysięcy na ten rok budżetowy, reszta na rok 2021. I mamy jeszcze przesunięcia planowanych wydatków w ramach 5 projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Część działań pierwotnie zaplanowanych na rok 2019 w następstwie epidemii odbędzie się w następnym roku, stąd istnieje konieczność przesunięć planowanych wydatków z roku bieżącego na rok przyszły. Nie zmienia się natomiast wartość ogólna projektów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu, Finansów i Mienia. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Tak, Komisja Budżetu omówiła ten projekt uchwały w WPF-ie i pozytywnie go zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi czy wątpliwości w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę. To może ja znowu... Proszę bardzo, udzielam głosu. Proszę powtórzyć, Pani Skarbnik, ten 1 200 000 na rozbudowę szpitala, to jak zrozumiałem, to są środki pozyskane, tak? I te 400 tysięcy, które tam są później w kolejnym projekcie uchwały o zmianie budżetu, to są te, tak? Z tego 1 200 000. Tak jest, dokładnie. A skąd one są pozyskane? Jeszcze proszę powtórzyć. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To są środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID. Rozumiem. To są te, co przez wojewodę poszły. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są inne wypowiedzi? Nie mam zgłoszeń. Proszę o odświeżenie tabletów. Przystępujemy do głosowania za uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zakończyliśmy głosowanie. Rada jednomyślnie, 19 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do kolejnego punktu. To jest 6F w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok. Jest to projekt z 8 września z autopoprawką z 22 września. Proszę o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik Ilonę Adamkiewicz. Bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, po dochodach do budżetu wprowadzamy właśnie środki z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 258 360 zł. Tę kwotę już otrzymaliśmy na rachunek bieżący budżetu. Wprowadzamy także środki po dochodach na nowy projekt, o którym też była mowa w WPF-ie. My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas. W kwocie 43 tysiące złotych.
i po dochodach zdejmujemy z planu dotacje na projekty unijne. Łączna kwota zmniejszenia to 321 tysięcy złotych. Jest to zmiana w ślad za tymi, które omówiłam przy WPF-ie. Natomiast po wydatkach zwiększamy wydatki majątkowe na rozbudowę szpitala o 400 tysięcy złotych. Wprowadzamy plan wydatków na nowy projekt My o nas, dla nas i nie tylko dla nas na kwotę 17 tysięcy złotych i zmniejszamy wydatki na 5 projektów na łączną kwotę 590 tysięcy złotych. Środki te zostaną, jak już powiedziałam, wykorzystane w 2021 roku. I mamy jeszcze dwa przesunięcia. Z działu 801 oświata do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 4945 zł i z działu 855 rodzina do działu ochrona zdrowia 851 kwota 1287 zł. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu Finansowania. Udzielam głosu panu przewodniczącemu Nowińskiemu. Komisja Budżetu również omówiła zmiany budżetu bieżące na rok 2020 i pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania, wątpliwości bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie słyszę, nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym proszę o odświeżenie tabletów. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest za, przeciw, wstrzymuje się w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu. Głosowanie się zakończyło. Rada jednomyślnie przyjęła zmianę budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok. 19 radnych głosowało za. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy blok głosowania czy rozpatrywania uchwał. Dziękuję państwu radnym za sprawne potraktowanie tego fragmentu naszych obrad. Przystępujemy do kolejnego punktu. Chyba, że usłyszę, że ktoś z państwa radnych będzie sobie przerwę. Nie słyszę. W związku z powyższym kontynuujemy. Przystępujemy do punktu 7. To jest sprawozdanie działalności Krakowskiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach pozdrowych i edukacyjnych w Krakowskim w 2020 roku. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania pana prezesa Krakowskiego Centrum Zdrowia, pana Marcina Miśkiewicza. Bardzo proszę. A następnie przygotuje się jeszcze pani wicestarosta. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak państwo otrzymaliście sprawozdanie, postaram się w skrócie zreferować, przekazać najistotniejsze informacje, czyli powiedzmy informacje rzeczy, które różnią się w stosunku do roku poprzedniego. Krapkowickie Centrum Zdrowia realizowało usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego. On trochę było za cicho. Proszę? Głośniej? Proszę, proszę głośniej. Będę się starał. Także Krapkowickie Centrum Zdrowia realizowało swoje usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego, lecznictwa specjalistycznego, nocnej świątecznej opieki, opieki długoterminowej, ratownictwa medycznego, także realizowaliśmy programy unijne. No a pierwsza połowa roku właściwie skupiała się na walce z epidemią, z wirusem SARS-CoV-10.
Krapkowickie Centrum Zdrowia realizowało swoje usługi, nie mając większych problemów, jeżeli chodzi o personel medyczny. Każde świadczenia były realizowane, nie było żadnych zawieszeń oddziałów, zamykania działalności, a wręcz przeciwnie, otworzyliśmy dwie nowe poradnie, poradnie pediatryczną i poradnię neonatologiczną. Szczególnie poradnia neonatologiczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej poradni trafiają dzieci, które przyszły na świat w naszym szpitalu, jak również w innych szpitalach, także przyjeżdżają do nas mieszkańcy nie tylko powiatu krapkowickiego, ale także innych powiatów z terenu województwa opolskiego. W każdym z oddziałów prowadzimy, z wyjątkiem oddziału noworodkowego, prowadzimy staże specjalizacyjne na oddziale pediatrycznym. Taki staż prowadzony jest dla dwóch lekarzy, na oddziale ginekologicznym dla jednego i teraz od października rozpocznie kolejny lekarz swój staż specjalizacyjny. Na oddziale wewnętrznym trzech lekarzy i na chirurgii jeden lekarz. Oprócz tego, tak jak co roku, prowadzimy praktyki dla studentów medycyny, studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa. W tym roku te staże były poprzedzone robionymi badaniami, czyli wymazami na koronawirusa. Krapkowickie Centrum Zdrowia uruchomiło również dodatkowe usługi, nowe procedury, które wykonujemy, i są to procedury EUS i wprowadzona w tym roku procedura ECPW, czyli zabiegi na drogach żółciowych. Wykonujemy to jako jeden z, te świadczenia jako jeden z trzech szpitali w województwie opolskim. Realizujemy programy unijne i jednym z nich jest program unijny, który już w tym roku kończymy. To jest program dla kobiet w ciąży, matek i dzieci. I rozpoczęliśmy również kolejny projekt, który realizujemy w podobnym zakresie na kolejne dwa lata. Jest to projekt opolskie, w ramach projektu Opolskie dla Rodziny. I tutaj już świadczenia obejmują mieszkańców powiatu krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego. W ramach tego prowadzony jest szereg działań wspomagających kobiety w ciąży, między innymi mobilna szkoła rodzenia, poradnia laktacyjna, rozszerzona opieka położnej środowiskowej, wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie, poradnictwo specjalistyczne. No i realizujemy również projekt związany z profilaktyką raka jelita grubego. Tak jak wspomniałem, ten rok, czy właściwie półrocze, związane jest z epidemią i tutaj Krapkowickie Centrum Zdrowia od samego początku prowadziło szereg działań związanych właśnie z zabezpieczeniem, ze stworzeniem odpowiednich warunków i tu przy współpracy z powiatem krapkowickim, z zarządem powiatu. Już na samym początku przygotowano odpowiednie miejsca, zostały wyodrębnione strefy czysta i brudna na izbie przyjęć. W pierwszym etapie tej epidemii mieliśmy zwiększoną ilość pacjentów z innych powiatów, w szczególności z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gdzie powstał szpital jednoimienny. W związku z tym musieliśmy zabezpieczać, jak i ościenne powiaty, zabezpieczać mieszkańców powiatu
Kędzierzyńsko-Koziolskiego. Świadczenia, no, których można powiedzieć zostali pozbawieni, ponieważ do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu trafiali pacjenci podejrzani, pacjenci chorzy na COVID, z podejrzeniem COVID-19. W ramach tych wszystkich działań powstał punkt drive-thru, w którym pobierane są wymazy dla osób skierowanych, w tej chwili już osób skierowanych przez lekarzy POZ-ów, osoby, które trafiają na zabiegi planowe do naszego szpitala, osoby, które planują trafić do sanatorium, skierowane przez sanepid, to już mówiłem. Takich badań od marca do czerwca wykonaliśmy ponad 400 i Krapkowickie Centrum Zdrowia bierze również udział w realizowaniu mobilnych takich wymazów, czyli wykorzystywane są mobilne karetki. W województwie opolskim było takich karetek 6. Wszystkie wykonywały świadczenia właśnie na zlecenie Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Na polecenie wojewody. Takich wymazów od maja do czerwca wykonanych zostało ponad 7 tysięcy. Jeżeli chodzi o wykonanie ryczałtu, to z czego powiedzmy najbardziej się tutaj obawialiśmy, to w tej chwili wykonanie ryczałtu jest na poziomie 92%, przy średniej w kraju 78%, więc a jeżeli nic poważnego się nie wydarzy, mam nadzieję, że 100% ryczałtu zostanie wykonane do końca 2020 roku i nie trzeba będzie tych świadczeń i umów aneksować na kolejny rok. Myślę, to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pani starosta chce jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Nie słyszę pani zgłoszenia. Już, przepraszam. Proszę pani bardzo, udzielam pani głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na stronie 16 sprawozdania macie państwo ujęte również działania całego powiatu krapkowickiego w zakresie działań profilaktyki zdrowotnej. Troszkę tego jest, dlatego pozwólcie państwo, że może nie będę tego w szczegółach wszystkiego omawiać, bo zapewne sobie państwo to przeczytaliście. Prowadzimy też działania związane z promocją zdrowia psychicznego i zapobieganie różnego rodzaju zaburzeniom psychicznym. Prowadzimy działania profilaktyczne przy pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, PCPR-u, Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej Anna, wydziałów w Starostwie Powiatowym. Każda ze szkół osobno też prowadzi różnego rodzaju swoje programy. Macie je państwo też tam szczegółowo w tym sprawozdaniu opisane. Były też profilaktyka, tak jak prezes już powiedział, leczenia otyłości robiona przez Krapkowickie Centrum Zdrowia wspólnie ze starostwem, jak zapanować nad głodem. Przygotowujemy i robimy profilaktykę co roku dotyczącą HIV i AIDS i tutaj też odbywa się konkurs dla dzieci i młodzieży. Jedna z takich ostatnich naszych akcji, ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem, robiona wspólnie z partnerem Silesia Ring w Kamieniu Śląskim, przy współudziale wszystkich służb, bo i Krapkowickiego Centrum Zdrowia, i sanepidu, i policji, i straży pożarnej. To była akcja skierowana przede wszystkim do młodzieży w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Myślę, że ci z państwa, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, to wiedzą, że ta akcja odniosła bardzo pozytywny wydźwięk. Podczas tej akcji też gościliśmy pana Bartosza Posłowskiego, który przekazywał młodzieży informacje na temat trzeźwości i bezpieczeństwa na drodze oraz motywacji do realizacji różnych założonych celów. Pan Bartosz Ostałowski
jest wicemistrzem Polski w samochodach wyścigowych. Jak Państwo wiecie, kieruje pojazdem za pomocą nóg na skutek wypadku samochodowego, jest bez rąk. W całym powiecie odbywa się również profilaktyka raka piersi za pomocą mammobusów i program pilotażowy, który organizujemy w 4 różnych modułach. To program Aktywny Samorząd, który cieszy się również ogromnym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Mogą w ramach poszczególnych modułów uzyskać pomoc, między innymi na przykład w zrobieniu praw jazdy, w uczeniu się języka migowego, w zwalczaniu różnych dysfunkcji związanych ze słuchem, w zakupie sprzętu elektronicznego, w dofinansowaniu do szkoleń, w zakupie sprzętu elektronicznego, w wyposażaniu w różnego rodzaju potrzebne sprzęty typu wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, czy laptopy, komputery lub inne urządzenia potrzebne do wykonywania czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością niektórych osób. W ostatnim czasie kilka wniosków dotyczyło protez kończyn i też rozpatrujemy wnioski dotyczące wykształcenia na poziomie szkół wyższych dla osób właśnie z niepełnosprawnością umiarkowaną. Był też wniosek w ubiegłym roku o wsparcie przewodu doktoranckiego. Te wszystkie rzeczy dokładnie macie Państwo na poszczególnych stronach tego sprawozdania jeszcze szczegółowo opisane. I w ostatnim czasie program związany z asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej, do którego też jesteśmy zobligowani. Aktualnie z usług tego asystenta w ramach tego programu korzysta 14 osób niepełnosprawnych. To tyle z mojej strony, chyba że macie Państwo jeszcze jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej panią przewodniczącą Irenę Puchowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Polityki Społecznej z zainteresowaniem wysłuchała sprawozdania i po dyskusji jednomyślnie przyjęła to sprawozdanie. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, wątpliwości bądź uwagi do przedstawionych informacji? Bardzo proszę. Może ja znów. Tak, bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Joachimowi Kamerze. Ja dziękuję. Zapomniałem zapytać na komisji, bo zastanowiłem się dopiero później nad tymi różnymi działaniami, powiedzmy, o których mówiła tutaj pani starosta. Mianowicie w sprawozdaniu, jeśli chodzi o działalność, na przykład, teraz tutaj jako przykład podaję poradnię psychologiczną, więc tam są podane dane za cały rok szkolny. Inne tam dane są za, powiedzmy, ale jeśli chodzi o oświatę, to głównie za cały rok szkolny, ten miniony. Jak w tej chwili pracuje poradnia psychologiczna? Bo szkoły to wiem, ale jeśli chodzi o poradnie, to nie wiem, czy są, powiedzmy, badania przeprowadzane, czy można by w tej chwili mi na to odpowiedzieć, czy po prostu też pracuję tylko, że tak powiem, zdalnie, informując i tak dalej, edukując, czy nie. Dziękuję. Jeśli proszę bardzo, pani starosta. Jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, to poradnia od marca do praktycznie maja pracowała w ograniczonych możliwościach, znaczy były zalecenia odgórne takie, aby nie przyjmować w siedzibie osób, które mają skorzystać z tej pomocy i było wszystko przeprowadzane w formie zdalnej. Poradnia była do tego też przygotowana, aby to robić w formie zdalnej. Pracownicy poradni mieli też odgórny zakaz właśnie odwiedzania placówek oświatowych, żeby do szkół wchodzić i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach.
W tej chwili to wszystko jest, można powiedzieć, no, odmrożone. Wyposażyliśmy poradnie również we wszystkie środki dezynfekujące, w maseczki, w przyłbice, ponieważ pracownicy poradni bardzo często mają też kontakt z osobami, które korzystają z tej poradni, taki bardzo bezpośredni, na zasadzie też bardzo często no, gdzieś tam dotykania się. Pracownicy zostali poradni wyposażeni w specjalne takie mundurki i fartuchy, które po przyjściu do pracy ubierają w czasie kontaktu z dziećmi. Najczęściej są w te mundurki i w te fartuchy ubrane. Potem one są u nas w starostwie, została zakupiona specjalna pralka. Panie sprzątaczki te wszystkie mundurki piorą w odpowiednich środkach. Potem one są w wysokiej temperaturze prasowane. Mają tam kupione też na zmianę te mundurki, żeby mogły cały czas z tego korzystać. Dodatkowo tam, gdzie można przeprowadzać zajęcia za osłoną, to mają przygotowane specjalne osłony z flexi. Na razie to wszystko, jakby co przeprowadza się w poradni, się do tej pory sprawdza. Nie było nigdy jakichś takich żadnych sytuacji kryzysowych i podbramkowych. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o zespół do orzekania o niepełnosprawności, bo to też jest ważna informacja, trwa on w formie zdalnej. Wszystkie opinie, które są, się kończą i są na nowo wydawane, są wydawane w trybie zaocznym. Tylko osoby, które po raz pierwszy muszą uzyskać taką opinię, to korzystają i przychodzą na komisję i również odbywa się ona w pełnych obostrzeniach i zabezpieczeniach. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze pytania, uwagi? Nie mam zgłoszeń. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować całemu personelowi medycznemu, wszystkim pracownikom Krapkowickiego Centrum Zdrowia za pracę w tym trudnym czasie. Bardzo dziękuję także wolontariuszom wspierającym pracę personelu Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Mówiliśmy o tym, że podziękujemy w jakiś sposób szczególny, ale jak widać, zmagamy się obecnie z drugą falą w skali kraju tej COVID-u, dlatego no, trudno jeszcze w tej chwili podsumowywać wszystkie działania, ponieważ trzeba niestety je w dalszym ciągu prowadzić. Tak, dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Informuję, że nie wpłynęły na moje ręce interpelacje i zapytania rady. W punkcie 9 wolne wnioski. Bardzo proszę, czy Państwo chcecie się jeszcze wypowiedzieć na dowolne tematy związane z naszym samorządem powiatowym. Bardzo proszę. Kamrat. Proszę uprzejmie, udzielam głosu panu radnemu Joachimowi Kamrat. Dziękuję. Mam takie pytanie jeszcze do pana starosty, bo ja nie do końca zrozumiałem w informacji, którą pan składał za te właśnie z działalności zarządu. Było tam mowa o spotkaniu z wójtem gminy Strzeleczki, o jakichś podejmowanych planach inwestycyjnych, tam chyba 2 miliony, coś tam, taka suma się przewinęła. Gdyby jeszcze pan mógł raz troszeczkę mi wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi. A druga taka refleksja mi się nasunęła dzisiaj, kiedy właśnie było to głosowanie i pani Helga nie mogła się, że tak powiem, połączyć. No, pół biedy, że tak powiem, jeśli głosowanie dotyczy jakiejś sprawy, w której jesteśmy na ogół zgodni i ten jeden głos, że tak powiem, nie byłby głosem decydującym. Ale może się zdarzyć, że ten jeden głos właśnie, czy dwa, które na przykład z tych przyczyn technicznych nie mogą być oddane, może zaważyć o tej
na przykład podejmowanej uchwale, czy będzie odrzucona, czy też nie. Chyba musielibyśmy się zastanowić i albo wpisać to tam gdzieś do naszego regulaminu, jak postępować dokładnie w takiej sytuacji. Czy jeżeli powiedzmy radny czy radna jest widoczny, jest słyszalny, czy nie może tego głosu oddać po prostu w ten sposób właśnie mówiąc, że jestem również za, mam problemy techniczne albo jestem przeciw i ten głos wzięlibyśmy pod uwagę. To taka refleksja, bo wydaje mi się, że no mogłoby kiedyś dojść do jakiejś na przykład sytuacji takiej, w której no potem byłoby gdybanie, że byłem na sesji, a głosować nie mogłem mimo szczerej chęci. To tyle, dziękuję. Halo. Proszę pana starostwa. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, nie wiem, gdzie była ta informacja. Ja mówiłem w tym sprawozdaniu o tych 9 milionach, które zostały przeznaczone przez samorząd województwa na rozbudowę drogi 400, przebudowę drogi 409 w dwóch miejscach gminy Strzeleczki. Natomiast jeżeli chodzi o wspólne inwestycje, to wcześniej rozmawialiśmy z wójtem Pietruszką na temat oczywiście remontów dróg w gminie, ale także związanymi z planami gminy na przyszły rok, jeżeli chodzi o wymianę kanalizacji. Bo tam gmina Strzeleczki przygotowuje się do wymiany kanalizacji i też tutaj w czasie rozmowy z wicestarostem, z dyrektorem Gackiem rozmawialiśmy, jakie będą warunki techniczne odtworzenia tej drogi i tak dalej. Bo ja miałem taką cichą nadzieję, dlatego że otrzymaliśmy też między radni z gminy, otrzymaliśmy też pismo pana chyba Szolca odnośnie tam sołtys gminy, przepraszam, sołtys wsi Wawrzyńczowice składał tam jakąś prośbę o usunięcie zastoin wody na drodze i odpowiedź była, że no odnośnie wody to inna sprawa, ale że jest plan, prawda, przebudowy tej drogi, więc teraz ten jak gdyby, no wody powinien usunąć ten, kto ją tam wylewa. I myślałem, że może jesteśmy, że tak powiem, bliżej już realizacji tego zadania inwestycyjnego na drodze właśnie tutaj, no, Błażejowice-Smolarnia na odcinku Wawrzyńczowice-Kujawy. Ale... To tutaj panie wicestarosta panu szczegółowo wyjaśni. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę panią wicestarostę o udzielenie odpowiedzi. Nie. Proszę bardzo włączyć mikrofon pani wicestarostę. Tak, mam włączony, tylko jakieś tutaj mam drobne zakłócenia. Te wszystkie spotkania, które odbywaliśmy z burmistrzami i wójtami, dotyczyły przede wszystkim naszych wspólnych działań w roku przyszłym, czyli 2021. Do tej pory zawsze wymienialiśmy się tylko korespondencją dotyczącą planów gmin na dany rok budżetowy. W tym roku postanowiliśmy się z gminami wszystkimi poza gminą Krapkowice spotkać z uwagi na to, że wiecie Państwo, że tam jest tylko jedna droga, którą zawsze gdzieś tam we wszystkich działaniach, które są na niej podejmowane, dopisujemy najczęściej do jednej z gmin, bo w sprawie tej jednej drogi jakby no, nie warto podpisywać odrębnej umowy. Więc te spotkania dotyczyły przede wszystkim planów gmin na rok 2021, tego co gminy zamierzają robić i w ramach kanalizacji, ale też w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, żeby te plany się troszeczkę tutaj no, pokrywały z naszymi zamierzeniami. I tak akurat w przypadku właśnie gminy Strzeleczki, jak starosta wspomniał, dotyczyło to stricte kanalizacji, ponieważ dajemy tam zawsze odtworzenie na całej szerokości drogi w zaleceniach i w decyzji, którą dajemy. Też chcemy się wcześniej spotkać, żeby nie robić dwóch rzeczy na przykład niepotrzebnie, czyli że dzisiaj my naprawiamy jakąś drogę, a za chwilę okazuje się, że gmina pozyskała środki na kanalizację i tą drogę rozkopuje i trzeba ją zrobić na nowo, a w ostatnich latach czasami tak się zdarzało,
że do takich sytuacji dochodziło, więc te spotkania też miały służyć temu, żebyśmy poznali plany drogowe wszystkich gmin i uzgodnili jakiś wspólny tutaj front działania. Jeśli chodzi o pismo pana sołtysa, to będziemy to przygotowywali i będziemy się starali też składać to do następnych naborów, które będą też, jak państwo wiecie, teraz te nabory no, odbywają się trochę nieprzewidywalnie, w sensie nie ma tak jak kiedyś był sztywny harmonogram ustalony, że wiedzieliśmy, że jesień, wiosna, dwa nabory składamy, wiemy jak przebiega ocena tych wniosków. No, teraz w zależności od tego, jakimi chyba rząd dysponuje środkami albo też oszczędnościami, przychodzą te informacje, więc składamy to w różnym okresie i w różnej wysokości. Aktualnie mamy poskładane projekty, czekamy na komisję, na oceny, ale też jest to teraz o tyle utrudnione, że jak wcześniej służby wojewody zawsze były w stanie nam powiedzieć, jak przebiega ocena i formalna, i merytoryczna tych wniosków i kiedy możemy się spodziewać ewentualnego podpisania umowy, tak teraz służby wojewody tych informacji nie przekazują, bo ostatecznie o listach zadań inwestycji drogowych decyduje ministerstwo i taką informację zwrotną przesyła do wojewodów, więc ten proces jest troszeczkę wydłużony. Rozmawialiśmy też z wójtami i burmistrzami o zimowym utrzymaniu dróg, ponieważ to jest w tej chwili bardzo duży problem dla wszystkich, którzy no, muszą te drogi utrzymywać. Firmy nie przystępują do przetargów na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ chcą, żeby im płacić za gotowość. Jak państwo wiecie, nam do tej pory, w przeciwieństwie też do innych, no, udawało się jeszcze cały czas, dlatego że te przetargi, które ogłaszaliśmy, były wieloletnie i mieliśmy podpisane umowy, w związku z czym przez ostatnie lata nigdy nie płaciliśmy za gotowość i dzięki temu oszczędzaliśmy środki, mogliśmy na wiosnę już rozpoczynać pierwsze działania drogowe i wykonać za to więcej rzeczy. W tej chwili no, firmy niestety nie przystępują do przetargów. Jest gdzieś też tam zmowa tych firm, że wszystkie chcą, żeby im płacić za gotowość. Znaczy myślę, że trudno im się też dziwić, bo wymogi odśnieżania, jak państwo wiecie, to jest mieszanka sól i piasek. Oni tą mieszankę kupują. Ona ma też swój określony czas gwarancji. Najczęściej po jednym sezonie zimowym no, nie może być już wykorzystywana, bo jest nieskuteczna. Oni jednak te środki wydają, żeby się zabezpieczyć i mieć na bazie te mieszanki, w związku z czym no, chcą, żeby też gdzieś tam im te koszty odśnieżania no, pokryć i zapłacić tej gotowości do zimy. Rozmawialiśmy właśnie z burmistrzami i wójtami, żeby troszeczkę połączyć swoje siły i żeby ustalić kwoty, które będziemy sobie w różny sposób tam wzajemnie na podstawie porozumień i umów przekazywać, a żeby jednak była ciągłość odśnieżania, czyli jak firma konkretna odśnieża drogę gminną, to na przykład, żeby ta sama firma też odśnieżała drogę powiatową, bo wtedy nawet jeśli będziemy płacić za gotowość, no to będzie też nam wszystkim łatwiej, te koszty się troszkę rozłożą. Burmistrzowie i wójtowie się na to zgodzili, więc jesteśmy na etapie tak naprawdę przeliczania kosztów i przygotowywania umów do podpisu. Myślę, że uda nam się też w takiej samej formie robić koszenia poboczy, bo o tym też rozmawialiśmy, żeby się do tego też przygotować i żeby też to robić wspólnie, no bo też jak państwo wiecie, w okresie czy to zimowym, czy wiosennym, no nie ma nic gorszego, jak jedzie wykaszarka, czy jedzie pług przez konkretną drogę i jest to podniesione do góry, nic nie robi i mieszkańcy się denerwują, że płacimy za usługę, a usługa nie jest wykonana, a tak naprawdę no, to chodzi o to, że jedzie powiedzmy nasz pług po drodze gminnej, której akurat nie odśnieża, bo nie ma na to umowy, więc ten pług jest podniesiony. Także tutaj burmistrzom i wójtom ta nasza propozycja się no, spodobała, więc pracujemy teraz nad tym, żeby jakieś takie też no, niekrzywdzące z żadnej ze stron kwoty wypracować i takie umowy z poszczególnymi burmistrzami i wójtami podpisać. Z panią burmistrz Zdzieszowic rozmawialiśmy też o
zagospodarowaniu tematu związanego z promem, do którego się przymierzamy od kilku tutaj lat i chcemy to sfinalizować. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja w nowej też perspektywie finansowej z Funduszu Spójności, która będzie, być może pojawi się możliwość pozyskania środków na kompleksowe takie zagospodarowanie tego terenu wokół promu, łącznie z promem, zrobienia z tego trochę atrakcji turystycznych. Kilka pomysłów na to mamy. Jak Państwo pamiętacie, dwa lata temu też wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina Świętej Anny, tutaj z panią dyrektor Piłak, objechałyśmy kilka takich miejsc i atrakcji turystycznych, żeby zobaczyć, jak to jest wykorzystywane w ramach też partnerstwa publiczno-prywatnego, więc nad tym się też zastanawiamy. I z panem burmistrzem Gogolina rozmawialiśmy o drodze Góra-Żdżechorula. Chodzi o to, aby tam, gdzie powstała obwodnica, zakończyć poszczególne etapy wykonywania tych zadań drogowych. Gmina Gogolin przymierza się w miejscowości Góra-Żdże do kanalizacji. To też Państwo zapewne wiecie, bo to jest tam taki temat, który gdzieś tam no, wraca od dłuższego czasu, mają tam problem z wodą, tak, i tutaj pan burmistrz podjął decyzję, że będzie tą kanalizację robił. Ustaliliśmy wspólnie, że my w takim razie decyzję, którą wydamy na zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń, nie uwzględnimy odnowienia nawierzchni, bo nie miałoby to najmniejszego sensu, zwłaszcza, że mamy w planie właśnie ten odcinek zgłosić też do Funduszu Dróg Samorządowych i wtedy pan burmistrz Gogolina dołoży nam do wkładu własnego, który pozwoli nam też uzyskać jeszcze więcej punktów i być może uzyskać dofinansowanie i zrobić to wspólnie i wtedy mielibyśmy całą tutaj tą część no, ostatecznie zakończoną, no bo jak Państwo teraz pewnie jeździcie, to widzicie, jak bardzo to odbiega tutaj ta część dotycząca obwodnicy od naszej drogi powiatowej, gdzie właściwie no jest dziura na dziurę od tych ciężkich samochodów ciężarowych, zwłaszcza tutaj ten odcinek w okolicy cementowni Góra-Żdże i Państwowej Straży Pożarnej, która jest. Na tej drodze też wstępnie jesteśmy po rozmowach, aby wprowadzić ograniczenia tonażowe, to też wniosek wszystkich mieszkańców Góra-Żdży, natomiast no mam nadzieję, że jak wrócę w przyszłym tygodniu do pracy, mam się jeszcze też spotkać z prezesem firmy Lois Tarnowa Opolskiego, żeby też ustalić jeszcze różnego rodzaju szczegóły z tymi ograniczeniami związane z firmą, tak żeby to nie budziło żadnych jakichś niepotrzebnych kontrowersji, tylko żeby wszystkie strony w miarę się próbowały porozumieć w tej kwestii. To chyba tyle. A jeśli chodzi o pana burmistrza, o pana wójta gminy Walce, no to tam na bieżąco każda z inwestycji, która jest realizowana przez gminę, a gdzieś tam wkracza w obszar naszego powiatu, to jesteśmy w stałym kontakcie. Tutaj, tak jak za czasów poprzedniego pana wójta, partycypacja w kosztach 50/50 jest zawsze podtrzymywana i zachowana. Ta współpraca układa się bardzo, bardzo wzorowo. Spotykamy się za każdym razem przed planowanymi inwestycjami, czy to naszymi, czy pana wójta. Tutaj nie ma co do tego żadnych zastrzeżeń. Myślę, że fajnie byłoby tak z wszystkimi współpracować, no ale pewnie też to jest jeszcze kwestia czasu wypracowania sobie tutaj między nami jakichś zasad współpracy. Myślę, że te spotkania, które zapoczątkowaliśmy, a nie tylko właśnie w formie korespondencji, są takim dobrym początkiem tej współpracy. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Panie Przewodniczący, jeszcze odnośnie tej drugiej kwestii o tym głosowaniu, to ja proponuję zapytać. Ale ja wypowiem się w tej sprawie. Otóż system, który obsługuje tutaj naszą Radę, jest po prostu bezwzględny. On pokazuje po prostu wyniki. Bo co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy w takim przypadku tylko zaprotokołować, że powiedzmy nie technicznie dana osoba nie głosowała, ale
no, poprzez właśnie poprzez te środki przekazu podała nam swój głos. Natomiast to tylko może być w protokole odnotowane i nic więcej. Natomiast jest jeszcze kolejna możliwość, że wszystkie osoby, które mają problemy techniczne właśnie ze względu na słaby internet, zapraszam do starostwa. To po prostu w tej chwili na sali nas jest 5 osób i są zapewnione naprawdę spore odległości, a oprócz tego w międzyczasie to stosujemy maseczki, więc jeżeli jedna czy dwie osoby przybędą tu na sesję, a podejrzewają, że mają problemy, to nie ma żadnej sprawy. Więc technicznie to są takie możliwości. Jeszcze pan starosta, bardzo proszę. Tak, ja w tej samej kwestii, żeby odpowiedzieć panu radnemu Kamradowi, no to nie wynika ze sesji zdalnej, tylko ze zmiany ustawy, że wszystkie głosowania są imienne i są realizowane z pomocą systemu. Ja myślę, że tutaj poproszę pana Rożałowskiego, żeby z tymi osobami, które miały problemy, być może spróbować je rozwiązać przed następną sesją. Myślę, że doświadczenia nasze są takie, że w porównaniu do innych samorządów i tak no, te sesje przebiegają bezproblemowo. Natomiast zgadzam się z panem radnym Kamratem, że gdyby wynik głosowania nie był jednoznaczny, no to trzeba by albo głosować do skutku, dopóki wszystkie głosy byłyby oddane, żeby je właściwie policzyć, albo przerwać sesję i rozwiązać problemy techniczne, bo co innego jest, jak rzeczywiście 18 radnych już zagłosowało na 19 i to nie zmienia wyniku. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby można było pominąć czyjś głos, jeżeli wynik będzie niejednoznaczny. Oczywiście. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że prezes Misiewicz, jak ktoś widzi z państwa radnych, zmienił tło w swoim obrazie. I widać wszystkie trzy nowe Volkswageny, jakie mamy. Ten najbardziej po lewej to jest ambulans do przewozu krwi ufundowany nam przez mieszkańców gminy Zdzieszowice i samorząd gminy. Zresztą, dziękujemy samorządowi Zdzieszowic. Duży napis na bokach świadczy o tym, że sfinansowane z budżetu gminy Zdzieszowice. Kiedy pan prezes zaprasza na przejażdżkę? Ale nie jako pacjentów. Nie, to jest do przewozu krwi, więc to zaprezentować lodówki z GPS-ami ewentualnie. Proszę bardzo, panie prezesie. W każdej chwili. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy samorządowcom gminy Zdzieszowice. Czy ktoś... I samorządowi gminy Walce, bo wcześniej też przekazał nam pieniądze na zakup sprzętu. Oczywiście. Proszę, tak więc... Na pewno unikniemy takiego, to jest moim celem, takiej sytuacji, że wynik głosowania jest niepewny albo może być podważony. Będziemy nad tym pracować. Dziękuję za tą uwagę panu radnemu Kamratowi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie mam zgłoszeń. Szanowni Państwo, proszę uprzejmie Pani radna Helga. Dziękuję bardzo. Ja chcę w imieniu organizatorów 13 gali sportu Żyrowik serdecznie podziękować Panu staroście za udział w tej gali, ale także właśnie chcę podziękować Panu Kazimierzowi Łukawieckiemu, z którym byliśmy w stałym kontakcie i który dał nam praktycznie wytyczne właśnie, jak to dobrze przeprowadzić, zorganizować, żeby było to zgodne z obostrzeniami, które w tamtym czasie panowały, tym bardziej, że 13. Gala Sportu, która się odbyła 3 i 4 lipca, była jedną z pierwszych imprez na terenie powiatu krapkowickiego po czasach właśnie jakby poluzowania trochę. To jedna sprawa i również serdecznie
serdecznie dziękuję właśnie pani wicestaroście za wszystkie starania związane właśnie z tym, że nasza droga powiatowa, a przede wszystkim ścieżka rowerowa właśnie została oczyszczona i została rzeczywiście tak przygotowana, że możemy z niej spokojnie korzystać. Ziele te, które porastało, zostało wyrwane i wytrute, także no jest to wizytówka nasza i z tego się cieszymy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, Pan Radny. Ja chciałem włączyć tutaj do podziękowań również koleżanki Helgi i podziękować Pani Wicestaroście za tą taką szybką reakcję zwiększenia poziomu bezpieczeństwa skrzyżowania drogi 1443 z ulicą Kopernika. Tam zostało zamontowane lustro i faktycznie mieszkańcy no, docenili to i uważają, że no, teraz bezpiecznie im na tym skrzyżowaniu po prostu z tego skrzyżowania wyjeżdżają. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, też to zauważyłem. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Ja mam jeszcze pytanie. Bardzo proszę, udzielam głosu panu Romanowi. Pod koniec lipca zostało wysłane z naszego Sołectwa Prożec pismo do Zarządu Powiatu z zapytaniem, kiedy będzie budowana zajezdnia autobusowa we wsi Brożec. Bardzo to może pytanie do pana starosty. Pani starosta? Panie radny Hańc, odpowiem panu na to pismo, jak tylko poustalamy jeszcze tutaj szczegóły dotyczące tego zadania z panem wójtem Walec, bo jesteśmy tam już wstępnie po rozmowie. Pan wójt też się zastanawiał tam nad przejęciem pewnego odcinka, dlatego nie udzieliłam panu na to pismo odpowiedzi, bo nie mam jeszcze konkretnej informacji, natomiast może być pan pewien, że to zostanie zrealizowane albo przez nas, albo we współpracy z gminą. Tak, właśnie myślę, że to jest dobra odpowiedź, tylko mieliśmy we wtorek zebranie Rady Sołeckiej z mieszkańcami i byli oburzeni, że no już praktycznie półtorej miesiąca temu zostało wysłane pismo i nie ma żadnej odpowiedzi. Dlatego mieszkańcy też chcieli wiedzieć po prostu, jak ta sprawa wygląda, gdzie jest jeszcze jakiś problem z tym. Jakby czekam ciągle na informacje tutaj też pana wójta Walec, który miał się troszeczkę zastanowić, no potrzebował trochę więcej czasu, ale na pewno państwu na to pismo udzielimy odpowiedzi i powiemy, w jaki sposób to zostanie zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos? Ja mam jeszcze pytanie. Proszę uprzejmie, pan Marko Markowicz. Ponieważ ostatnio był emitowany materiał w telewizji TVP3 Opole dotyczący nadajnika telefonii komórkowej w Kurnicy, gdzie z reportażu wynikało, że mieszkańcy mają zastrzeżenia do tego, że nie byli wcześniej informowani o inwestycji. Jeśli by można było, może to jest kłopot na tej sesji, ale na następną sesję prosić o jakąś informację, z czego wynika powód jakiegoś niepoinformowania tych mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Panie starosto, czy pani starosto? Tak, jestem gotowy, bo brałem udział w spotkaniach z mieszkańcami wsi Kurnica. Rzeczywiście problem jest taki, że nie chciałbym operować dokładnymi datami, bo nie mam tutaj dokumentacji. Natomiast mniej więcej sytuacja wygląda tak, że w styczniu burmistrz Krapkowic wydał decyzję o lokalizacji i celu inwestycji publicznej w postaci tego masztu w Kurnicy. W lutym bodajże na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach jeden z radnych zapytał o to i uzyskał odpowiedź, że jeżeli takie decyzje będą podjęte, to będą mieszkańcy i radni poinformowani, a do nas wpłynęło po dwóch miesiącach chyba wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę z załączeniem już tej decyzji lokalizacyjnej. Mieliśmy spotkanie w starostwie z mieszkańcami wsi Kurnica, i oni pretensje mają do władz gminy za to, że rzeczywiście no jedyna informacja, jaka była, to była umieszczona w BIP-ie i to jeszcze chyba w niewłaściwej zakładce, w związku z czym ten czas
na czas na złożenie odwołania od decyzji o lokalizacji celu inwestycji celu publicznego, on im minął. Jak Państwo wiedzą, my w tym całym łańcuchu administracyjnym jesteśmy organem administracji budowlanej, realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, które polega na ocenie, czy projekt złożony przez inwestora jest zgodny z decyzjami typu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, czy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, i my oceniamy tylko to. To na etapie gminy był czas, aby przedstawić tę sprawę mieszkańcom, uzyskać ich opinię, tym bardziej, że mieszkańcy wskazują, że jest tam też alternatywna lokalizacja i to na działce należącej do gminy. I wiem, że zresztą też my też, że tak powiem, wskazywaliśmy mieszkańcom Kórnicy i przedstawicielom tego, no nie wiem, czy mogę powiedzieć komitetu, ale tych wnioskodawców, którzy tam składali pismo do nas, że jedynym sposobem na ponowne rozważenie jest odwołanie się od naszej decyzji do wojewody o pozwoleniu na budowę, dlatego że my nie mamy praktycznie żadnego możliwości, aby oceniać ani celowość, ani lokalizację. My tylko oceniamy, czy projekt przedstawiony przez inwestora odpowiada warunkom wydanym przez gminę i przepisom dotyczącym, przepisom budowlanym. Więc z tego co wiem, to gmina też zmieniła zdanie i tam przyłączyła się trochę do też tak naprawdę gmina zaskarżyła też decyzję naszą, włączyła się do zaskarżenia naszej decyzji, którą wydaliśmy na podstawie dokumentów, które dostaliśmy od gminy. Ale myślę, że ktoś po prostu przegapił moment poinformowania mieszkańców o tym, że warto podyskutować, zanim się wyda decyzję o lokalizacji tego typu inwestycji. I to tyle. No, rozmawialiśmy, wiemy jak to wygląda, natomiast no, nasza rola tutaj jest inna. Wojewoda może, rozpatrując to, poprosić o ponowne rozpatrzenie kwestii przez gminę i też na to chyba liczą mieszkańcy, a także na to, że gmina teraz po tych protestach dogada się z inwestorem i być może przeniesie ten inwestor inwestycję w inne miejsce, bo inaczej trudno będzie ją zablokować. Mam nadzieję, że panu radnemu to wystarcza, te wyjaśnienia. No, podobna sytuacja była swego czasu w gminie Zdzieszowice. Tak, dość podobna, ale ona tam była na innym etapie, dlatego że tam jednak na etapie gminy już były te protesty, gmina wydała inną decyzję, potem były pomiary robione dodatkowo, pomiary dotyczące gęstości pola elektromagnetycznego. Tak, ja całą tą dokumentację otrzymałem. Tak, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Kórnicę, to po pierwsze ustawa się zmieniła i jest specustawa, która wyłącza już, znaczy uznaje tego typu inwestycje za nieingerujące w środowisko, więc tutaj inwestor nawet nie musiał robić tych badań, które w Zdzieszowicach były robione i one tam były podważane. I w Zdzieszowicach też sytuacja wyglądała trochę inaczej ze względu na to, że to pole elektromagnetyczne w zagęszczeniu odpowiadającym rozporządzeniu ministra, ono przechodziło na wysokości 11 metrów nad działkami okolicznymi. Natomiast z tego, co tu wynika z dokumentacji, już tej mniejszej, dlatego że te normy nie obowiązują, to znaczy mniejszej, no mniej szczegółowej, no to tutaj są działki niezabudowane dookoła, natomiast to pole elektromagnetyczne będzie na wysokości chyba 4 metrów w niektórych tych działkach i stąd też jest ten protest mieszkańców, dlatego że działki, które chcieli właściciele sprzedać jako działki budowlane, one praktycznie nie będą mogły być użyte do tego celu najprawdopodobniej, a na pewno będzie mniej chętnych, więc stąd też są tutaj dość duże protesty, no ale to zostało zrobione, że tak powiem, o etap za późno. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos w punkcie wolne wnioski? Nie mam zgłoszeń. Szanowni radni, planuję kolejną sesję
pod koniec października, prawdopodobnie to będzie 22 października, ale jeszcze to nie jest do końca ustalone. Natomiast ze względu na to, że dziś był kolejny dzień, kiedy padł kolejny po prostu rekord zachorowań w skali kraju. Kolejna sesja będzie także w cyklu zdalnym. Chcemy być ostrożni, chcemy, aby po prostu nie prowokować tych sytuacji. Szanowni radni, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, bardzo dziękuję wszystkim radnym za udział w sesji oraz zamykam obrady 16. sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 6. kadencji.